Siemka tłumka. witam Was na kolejnym odcinku serii Od Dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o tym pasku, o który tak bardzo pytacie ostatnio. Czyli pasek postępu... Nie, nie Gildia, pasek postępu Gildii. Tak, tutaj musicie rozróżnić, że są dwie rzeczy tutaj w tej tarczce. Pierwsza to jest ta stara zakładka Gildii, gdzie tutaj mamy wszystko, co nas interesuje, z Gildią związane. A tutaj mamy wszystko, co nas z postępem Gildii związane. E, czyli... Mamy taki pasek sezonowy pasek indywidualny, który pozwala nam na zdobywanie coraz większego fame. U. Tutaj mamy boost w tym momencie 2%, ale jak sobie przejdziemy dalej, to będziemy mieli 4% i tak dalej, i tak dalej, co 2% aż do boostu 10% na gathering i combat fame. A. No, czyli całkiem spoko. No i teraz tak, to nie wszystko oczywiście. Tutaj za 100 tysięcy już mamy orzełka, który jest warty niby 10 milionów. Pewnie stanie jak ludzie do tego momentu będą dochodzić. Tutaj mamy orzełka za 15 milionów niby. I tutaj mamy jeszcze orzełka za 44 miliony. Eee, tak, ale trzeba aż milion punktów zdobyć. No właśnie, takie chłopy jak ja... Które niezbyt ostatnio na czarnych świrują, no to będą miały z tym problem. Ale właśnie, jak w ogóle zdobyć te punkty, jak zdobywać ten postęp? Możemy sobie tutaj kliknąć i zobaczcie: PvP, Outlandcy i, i ścieżki awalońskie. Czyli wszystkie aktywności PvE, które wykonujecie na czarnych, bądź na ścieżkach awalońskich, będą dawać wam te punkty. Dalej: Gathering. Czyli po prostu zbieranie surowców. Tak samo. Na czarnych, czyli na ścieżkach. korapty zabijanie przeciwników na stalkerze i slayerze, czyli dwóch najwyższych poziomach tutaj dawało chyba 90 parę punktów. A tutaj 200 coś dalej na Hellgate'ach, oczywiście tych śmiertelnych, na zbieraniu skrzynek na outlansach, czyli wszystkie te skarby na opence, które się pojawiają, są z skrzyneczka. Im wyższa, tym więcej punktów wypada. Dalej, krystal liga. Tutaj nawet się jeszcze w to nie bawiłem. No i oczywiście im wyższy poziom, tym więcej punkcików. Kryształowe pająki. Te, które spotkacie na czarnej mapie, zaznaczone po prostu na mapie z takim kryształkiem. Zabijanie magów z wyssaną energią na cudzych terenach. Hideout kory, czyli te kory, które ściągniecie po mapie. I... I energetyczne kryształy dla terenów. No, powiem Wam, że podobno e, ciągnięcie koru właśnie na teren i na hideout daje dużo punktów. Poniąki się szybko robi, całkiem sporo punktów dają. E, skrzyneczki bardzo fajnie oddają punktów, tylko trzeba się bić zwykle z graczami. Gathering, no to, no to taka pasywna, taka, taki pasywny przychód, można powiedzieć. Bo, kto zbiera, ten zbiera, tak naprawdę, i na dużych poziomach, na szóstce do ósemce, już coś tam widać, że leci tego, także też nie jest tak źle, a pozostałe rzeczy, no to tak. PVE, no to jak się grube PVE robi, to to leci, jak się tłucze tych na opense, to tak średnio leci. W Hellgateach nie patrzyłem, ale tam też powinno być mniej więcej w Koraptach, czyli, no właśnie, czyli. Nie za dużo, bo na ile przeciwnika zabijamy? Na 15, 20 minut dostajemy 200 punktów. 220 czy 230, jakoś tak. Nie jest to dużo. Nie pamiętam dokładnej liczby, ale coś ponad 200. Nie jest to dużo jak na ten czas. Więc jak ktoś robi korapty, to to jest dodatek do tego. Spoko, ale na nie tego nie najlepszy. Kryształowej Ligi też nie patrzyłem jeszcze. No i... i magów z wystarczającą energią, no ile jesteście ich w stanie utłuc też, prawda? Także najfajniej chyba kory ciągnąć, skrzynki razem z ekipą otwierać, pająki z ekipą robić, no i w sumie i samemu sobie zbieractwo dziubać, żeby, wiecie, jak nie ma nikogo, no to sobie coś tam zarobić, a przy okazji tych punkcików podciągnąć. Resztą kontentów właśnie takich jak Kryształowa Liga czy Hellgaty nie patrzyłem ile dokładnie leci na kryształowe lizę. Na pewno tutaj przy większych levelach będzie dużo tych punkcików leciało. Także, także tutaj na pewno mm, ci, którzy grają, to zarobią za te punkciki, bo przecież to jest ich main content. No dobra, i pomyślicie, o tyle muszę po prostu twardo grindować, żeby zdobyć tego głupiego orła za milion tych punktów. No i właśnie tutaj z pomocą przychodzi nam Gildia. Gildia, która powoduje, że jeśli wbijemy jakiś tam level, a będzie tych leveli parę, przynajmniej, to będziemy dostawać przez cały sezon plus 10% tych punktów. Plus 10%, to jest za pierwszy level. No i potem będą kolejne oczywiście, ale za co zdobyć te punkty? No właśnie, no bo to nie jest tak hoppsiub. Tu mamy na razie 200 na 100, znaczy na 1000. No dobra. A tu jeszcze, jeszcze 5% tych drugich punktów, ale o nich to tam nie wspominałem jeszcze. No i nie, Party Finder, tylko tutaj. E, o nich to tam nie wspominałem, one się tutaj zdobywają też przy zdobywaniu tej mocy i przy kolejnych punktach do tej skrzynki, prawda? Ale, 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 Party Finder sobie zamknę. Ale wracając tutaj, to jak przyspieszy ten pasek? Mamy punkty wyzwania gildy tak samo jak za każdym sezonem dostajemy ilość tej wystanej energii i tych punktów za to, że po prostu wbijamy, wbijamy level kluczykami. Czyli za wszelkie aktywności, które dają nam kluczyki, tutaj podbijamy sobie i level daje nam tutaj jakieś punkty. Tutaj mieliśmy rozpiskę za ten guild challenge, czyli właśnie levelowanie gildii. Dostaliśmy 200 punktów. No dobra, ale to nie wszystko. Mamy całą rozpiskę aktywności, które, jeśli wykonamy, dadzą nam jakieś punkty. I tutaj możemy zobaczyć, kto ile zdobył takich punktów i jak wygląda postęp. Czyli teraz zobaczcie, jeśli nasza gildia zdobędzie 30 tysięcy punktów, nie, nie EXPA, zdobędzie 30 tysięcy punktów tych, tego might, tej mocy, tej potęgi. Robiąc PVE na Outlandsach albo na czarnych, znaczy na ścieżkach, no to dostanie 100 punktów. Jeśli w Gatheringu zdobędzie 9000, no to dostanie 50, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie aktywności tutaj macie rozpisane. Na przykład jesteśmy tutaj najbliżej, bo chłopaki tutaj sobie grają Helgate y 2 na 2 No to jesteśmy tutaj blisko, żeby zdobyć 50 punktów, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na koraptach na przykład. Czarny Jan czy Wunderski sobie coś pograli, no i też troszkę punktów wbili. Także, także, no od kory, tutaj nie ciągnęliśmy w ogóle. Ale widzicie, zobaczcie, tutaj po tym można też rozpoznać, co jest najbardziej opłacalne. Dlaczego? Dlatego, żeby to zbalansować, no to tutaj muszą być odpowiednie wartości, prawda? Zobaczcie, za wyssaną energię, znaczy no, wyssanych magów, 750 tylko punktów i już dostaniemy 30 punktów, czyli kontent tutaj powinien bardzo szybko dać nam punkty gildii. A zobaczcie dla porównania, aż 45 tysięcy tej mocy, tej potęgi trzeba wbić na korach, żeby dostać tylko 30 punktów dla gildii, czyli one dają strasznie dużo tego. Czyli no, powinno się ich opłacać. Tak samo. Terytory Energy Crystals też dają dość sporo tego, dlatego za nie tak mało jest. A tutaj z drugiej strony na Koraptach trzeba tylko 10 tysięcy, żeby dostać więcej punktów. Bo tutaj dużo wolniej to zrobimy, czy na przykład na takich tak dwójkowych czy piątkowych. No dobra, no dobra. Outland Treasures. O, zobaczcie, 75 tysięcy, one też dają dużo, dlatego tak mało punktów za nie dostaniemy. W takim razie to chyba tyle. Z mojej strony, jak tutaj wbijemy to, to powinno się nam kolejny wrzucić, bo tutaj widzicie zerowy poziom, czyli tutaj powinny poziomy nam wskakiwać tego wyzwania na, dane, na daną aktywność, i będą kolejne tutaj punkty wpadać. Także to by było z mojej strony na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że wystarczająco odpowiedziałem na Wasze pytania, o co z tym chodzi. No i co, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. A może jeszcze nie. Może jeszcze taka mała podpowiedź, że tutaj takie rzeczy są jak zamki, i za zamki też dostaniecie i za terytoria i tak dalej. Czyli nie tylko te aktywności, które tutaj macie, ale macie też takie rzeczy, które są, można powiedzieć, co sezon, że dostajecie punkty gildyjne za zarobienie jakiejś tam aktywności, właśnie typu zamki czy terytoria. No dobra, prime time. O, tutaj macie jeszcze prime time, terytoria, bonus points i mamy za wyssanych magów, którzy są na naszym terytorium. Dobra. To tyle. <noise> Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.